Mi się to podoba, że Bóg szukał wśród ludu jednego wariata, przez którego mógł czynić wielkie rzeczy. Izrael był w niewoli i Bóg znalazł jednego gościa, Mojżesza, przez którego wyprowadził ponad milion ludzi z niewoli. I teraz ja ci powiem jedną rzecz. My uwielbiamy duże spotkania. Uwielbiamy ogromne spotkania. Gigantyczne spotkania. I teraz cię zaskoczę. Nie pod kątem ilości ludzi na sali. Wiesz pod kątem jakim? Bożego działania. I jeżeli dzisiaj z tego miejsca, z tego spotkania narodzi się jeden Mojżesz. Jeden. Jeden. To my nie będziemy tu mówić o skali północy, my będziemy mówić o tym kontynencie. Bo dlatego, że Mojżesz, zezwalając 100% na Boże działanie w jego życiu, przemienił historię. I zrobił akcent w historii jeden gość. I takich gości przez Biblię idziemy i szukamy i jest mnóstwo. I ja zacząłem brać ich wszystkich w jedną chmurę i zadałem sobie pytanie, co ich charakteryzowało? Co sprawiło, że przez jednego człowieka może zmienić się bieg historii i zmienić się kierunek i mocarstwa musiały się ugiąć pod jednym człowiekiem? Jak to jest możliwe? I wziąłem ich wszystkich w jedną chmurę i zadałem sobie pytanie, co ich charakteryzuje? I zadałem sobie pierwsze pytanie, które standardowo słyszę, gdy ktoś słyszy naszą historię. Wiecie, co ludzie nam odpowiadają? Gdybym ja miał takie świadectwo jak ty, to ja bym głosił. A ja ci zadam pytanie, a jakie świadectwo ma Piotr? Łowił ryby. I skończył łowić ryby. To jest jego świadectwo. To jest jego świadectwo. To jest jego świadectwo. A jakie świadectwo ma Jan? Podobnie, tu woda, tam woda. Który z nich był mordercą? Paweł był. No to możemy mówić o świadectwie wielkiej miary. Ale większość z nich to byli prości ludzie, nie mający wielkiego CV, wielkiego bagażu doświadczeń. Nie wiadomo, jaki dół popadli i z tego dołu wyciągnięci w fajerwerkach. I ludzie zostali wyciągnięci nie wiadomo skąd. I Bóg mówi, przez twoje świadectwo zrobię przełom na świecie. Nie! Przez Boga we mnie będzie przełom na świecie. Nie przez we mnie, bo jest taki pewien schemat, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca, co mi się podoba, co się wydarzyło na krzyżu. Ja o tym mówiłem już nie raz, nie dwa i będę mówił to jeszcze nie przez najbliższy rok i nie przez pięć, ale przez 20, 50, aż do końca, aż mi tchu zabraknie i aż odejdę. Wiecie, co będę mówił? Będę mówił jedną rzecz. Co wydarzyło się na krzyżu, dlatego że tam jest za głęboko, żeby mówić o tym przez godzinę i koniec. Tam wydarzyło się zbyt wiele, żeby mówić o tym tylko trzy razy w tygodniu. Tam wydarzyło się zbyt wiele, żeby wspominać to tylko w czasie, gdy biorę wieczerzę i spożywam chleb i wino. To jest za dużo, abym pamiętał o tym tylko, gdy przychodzę w niedzielę do kościoła. To, co wydarzyło się na krzyżu, sprawia, że moje życie jest w ogóle w innym miejscu i ja inaczej postrzegam na swoje życie. Stary Testament to jest brak osobistej relacji z Bogiem. To jest problem. Stary Testament to jest brak osobistej relacji przeciętnego człowieka z Bogiem. Byli ludzie, którzy prowadzili lud Boży, tacy jak Mojżesz, tacy jak Abraham, tacy jak inni Boży przecinacy, jak Dawid, i jak inni Boży generałowie, możemy ich wymieniać, nie o to tu chodzi, ale był jeden, który prowadził całą za sobą cały tłum. I ten tłum nie miał nic do gadania, on nie mógł mieć osobistej relacji z Bogiem. I czytamy, że kiedy Bóg chciał się spotkać z kapłanem, arcykapłanem, jedynym wybranym do tego, aby wejść, nie wiem czy wiecie, była świątynia. Świątynia w skrócie była podzielona na trzy przedsionki i ostatni przedsionek, ostatni pomieszczenie w świątyni było oddzielone kurtyną, zasłoną i za tą zasłoną była Boża obecność. I tam raz do roku mógł wejść kapłan, który przez rok, będąc wybrany na kapłana przez Boga, będąc wybranym, rok się przygotowywał, się uświęcał, oczyszczał się, żeby być wystarczająco oczyszczonym i uświęconym, żeby wejść do obecności Bożej. Teraz wam sprzedam hit. I nie było pewności, że wyjdzie stamtąd żywy. I o tym czytamy. Bo jeżeli nie był dostatecznie oczyszczony, to nie to, że Bóg na niego wyrok wykończył. Ja to mówiłem już nie raz. Jeżeli ty włożysz dwa gwoździe w gniazdko, to nie jest, że gniazdko cię nie lubi. To jest stężenie mocy po prostu. To jest różnica mocy. I nie będziesz mówił, dlaczego ty mnie nie lubisz. No weź mnie polub i jeszcze raz wsadzisz dwa gwoździe. Kurde, dalej mnie nie lubi. Nie, to nie tak. I Bóg to jest
tak cudowny, że On jest tak stworzony, On jest sam sobą takim potężnym, nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu Bóg to jest Bóg, alfa i omega, początek i koniec. I On nie toleruje grzechu. I On nie toleruje grzechu. W niebie nie ma miejsca na grzech. W niebie nie ma miejsca na ból, na chorobę, na zgorzknienie, na cały ten smród, który ciągnie się za nami tutaj na ziemi. I Bóg mówi, że będąc w tej świątyni, za miejscem, w miejscu najświętszym za zasłoną, tam mógł wejść tylko jeden człowiek raz do roku. I gdy wchodził i przeżył, wychodził z atrakcjami takimi, jak nie mógł mówić na przykład Zachariasz, albo inni Boży wariaci, którzy tam weszli, pozytywni wariaci, wchodzą i gość jest oszołomiony. On nie wie, co się stało. On spotkał tam Boga i wychodził. Część z nich nie wychodziła, różnie bywało, ale jak wyszedł, to jest dobrze, bo mógł przekazać dla całego ludu Bożego, dla Izraela, polecenia, co Bóg im przekazuje i jak będzie wyglądało dzisiaj życie w Izraelu. Tylko takie rzeczy mogły się dziać przez jednego człowieka. Ja wam teraz powiem jedną fajną, niesamowitą rzecz. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, nie przyszedł na ziemię po to, żebyśmy mieli o czym mówić na lekcjach religii w piątek na 7 godzinie lekcyjnej w szkołach. Jezus nie przyszedł po to, żebyś mógł opowiedzieć o tym, że jesteś wierzącym i tyle. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żebyś ty mógł powiedzieć: ja to uznaję, wierzę, ale nie za mocno, wiesz, spokojnie, wierzący, nie praktykujący o religii i polityce nie rozmawiamy. Co to w ogóle jest? Powiem ci, co Jezus zrobił na krzyżu. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, pierwsze, co zrobił, to zmienił w ogóle rzeczywistość i styl i wprowadził nową erę w rzeczywistość. Wiesz, jaką erę? Erę pojednania. Wiesz, co Jezus zrobił na krzyżu? Jezus tą barierę ciążącą między mną a tobą, Jezus tą granicę będącą między Bogiem a mną, Jezus ten grzech, Jezus ten szlaban oddzielający mnie od Boga, Jezus na krzyżu usunął. Jezus na krzyżu to zlikwidował. Dlatego, że Biblia mówi, że musi być poniesiona zapłata za rzeczy, które robimy. Nie możesz sobie żyć i lewitować i nie będzie tego konsekwencji. Zawsze za wszystko, co robisz, będzie konsekwencja. Pracujesz, będzie wypłata. Nie pracujesz, zostaniesz zwolniony. I tak dalej, i tak dalej. Za każdy twój ruch będzie nastąpi konsekwencja. Zjesz kanapkę i będzie tego konsekwencja. Będziesz musiał później z tego się rozliczyć. I tak dalej, i tak dalej. Jak przemyślisz, w swoim życiu nie ma ani jednej czynności, ani jednego zachowania, ani jednego kroku, za który nie będziesz miał konsekwencji. Więc Bóg mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Musi być zapłata za to, jak żyjecie, ludzie, Bóg mówi. I jest to zapłata jedna. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg to nie tyran, Bóg to przyjaciel i ojciec. I on spojrzał na ludzi i mówi: nie, nie mogę ich tak zostawić. Będzie zapłacona cena. I on spojrzał na Jezusa i mówi: Jezu, zapłać cenę. Jezus zszedł na ziemię, dał się ukrzyżować. I teraz mnie to, co mnie przeraża, to to, że ludzie nie mają świadomości tego, co Jezus zrobił na krzyżu i jak wyglądało ukrzyżowanie. Wiecie, ludzie myślą, że Jezus na krzyżu umarł poprzez gwóźdź w jednej dłoni, w drugiej dłoni i trzeci gwóźdź między dwie stopy. Proszę. Wiesz, czym jest ukrzyżowanie? Sprawdź z punktu medycznego, znajdziesz to w internecie, co się dzieje z człowiekiem, gdy człowiek jest skrzyżowany. To jest najgorsza z możliwych śmierci. Ty się tam dusisz na raty. Twoje płuca przestają funkcjonować na raty. Dodatkowo na tym krzyżu on już wisi, będąc wcześniej ubiczowanym. Wiesz, jak Rzymianie biczowali? Rzymianie nie biczowali cię paskiem skórzanym. Rzymianie biczowali cię biczem, na końcu którego były zaczepione małe kamyczki i kiedy był wbijany bicz w plecy, odrywany był płat skóry. Takie było biczowanie. I pewna liczba mówiła o standardowym rzymskim biczowaniu. Jezus przyjął porcję dwa razy większą. Nie miał prawa tego normalnie człowiek przeżyć, co oni tam na nim zrobili. I teraz powiem ci jedną jeszcze fajną rzecz. W Biblii jest napisane, że Jezus był jedną wielką raną. Że Jezus był jedną wielką raną. Mówię, jest błąd w wydruku. Jak to możliwe, że jest jedna rana? To jest wiele ran. Błąd w moim przekładzie. Sprawdzę inny.
A inny mówi, że był jedną wielką raną. Błąd w polskim tłumaczeniu. Idziemy do angielskiego. A tam jest o jednej ranie mowa. Jedziemy do oryginału. Oryginał mówi o jednej ranie. Co jest? Kurczę, tak go bili, tak go lali, tak go... Sam mówię, przecież ukrzyżuj, to już są trzy rany. Zakładając, że jeden gwóźdź był w dwie stopy. Wchodzi ci jeden gwóźdź, drugi gwóźdź i trzeci gwóźdź. To już samo w sobie są trzy rany. Dlaczego Biblia mówi o jednej ranie? Nie możemy tego opuścić. Wiecie, gdzie są największe tajemnice? W miejscach, w których my nie sprawdzamy i nie czytamy ze zrozumieniem. Więc ja mówię, zbadamy to. I wiecie, dlaczego jest mowa o jednej ranie? Dlatego, że Rzymianie mieli zwyczaj, że kiedy między jedną raną a drugą było mniej niż 2,5 cm, te dwie rany były klasyfikowane jako jedna rana. Jeżeli masz na swoim ciele cztery rany, pomiędzy którymi jest mniej niż 2,5 cm, te cztery rany są uznane za jedną wielką ranę. Jeżeli teraz spójrz na twarz Jezusa, zamknij swoje oczy, jeżeli chcesz, i wyobraź sobie dzisiaj stojącego przed tobą Jezusa, o którym jest mowa, był jedną wielką raną. Chcę ci powiedzieć, 2,5 cm tyczy się też miejsc intymnych. Tyczy się też miejsc na twojej twarzy. Masz oczy, masz uszy, masz tutaj skroń. Wiesz, jak skroń jest czułym punktem? Oni mu nałożyli koronę cierniową, która mu wbiła się w skroń. Wyobrażasz to sobie? Jeżeli sobie tego nie wyobrażasz, to weź sobie igłę i lekko się nakuj w skroń. Ty będziesz biegał jak poparzony. I mało tego, wrzucili mu na plecy krzyż, który nie ważył 15 kilo. I on z tym krzyżem, po ubiczowaniu, szedł na górę, na wzgórze Golgoty. Po drodze mu dogryzali, śmiali się z niego, a kiedy był moment nałożenia korony cierniowej, jest powiedziane, że jeszcze pluli na niego i mówili: prorokuj, kto cię uderzył, mistrzu? Więc tam nie było tylko fizycznej kary, ale była też kara mentalna. I oni z nim jechali jak do pożaru, nie było żadnej litości. I Jezus idzie na krzyż. I na krzyżu nie dzieje się tylko schemat fizycznej śmierci. W momencie, gdy on jest na krzyżu, wróg postanawia wykonać na nim egzekucję. I Jezus na krzyżu wisząc wypowiada słowa: Eli, Eli, lama sabachtani. Wiesz, co to znaczy? Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Pierwszy raz w historii, pierwszy raz w wieczności przychodzi moment, kiedy ojciec traci kontakt z synem. Kiedy Jezus traci kontakt ze swoim ojcem. To się nigdy nie zdarzyło. Oni nigdy się nie rozłączyli. On nigdy nie stracił łączności. I raptem traci. I to był do niego najgorszy cios. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego Bóg musiał odwrócić swoje oblicze? Bo zszedł w tym momencie na Jezusa coś więcej niż ból fizyczny. Zeszła na Niego kara w postaci grzechu. I każdy dół, o którym możesz sobie pomyśleć, smutek, depresja, ból w twoim sercu, który miałeś nieraz, wszelkie stany załamania, diabeł wykonał na Nim egzekucję, wszystko, wszystkie grzechy całej ludzkości, wszystkie bóle, wszystkie załamania wpakował w Niego na raz. I wtedy Bóg odwrócił swoje oblicze i mówi: nie mogę z tym zostać. I odszedł. I Jezus został tam sam. I jest powiedziane, że jeszcze będąc tak wykańczanym, a ludzie na dole się z Niego naśmiewali, On powiedział: wybacz im. On jeszcze miał siłę powiedzieć: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I on w pewnym momencie: wykonało się, w twoje ręce powierzam ducha mego. I mistrz odszedł. I spotkał się ze śmiercią. I wczoraj o tym powiedzieliśmy. Ciebie i mnie śmierć zatrzyma w ciele tutaj. Ale Jezusa śmierć nie zatrzymała. Jezusa wpakowali do grobu. Ale Jezus, to jest Jezus. I idą w odwiedziny do grobu, a Jezusa już tam nie ma. Jest niespodzianka. Mistrz powrócił, ma się zdrów. Mistrz powrócił, ma się zdrów. On spojrzał wrogowi w twarz i powiedział: nie, gnido. Płacę cenę za nich i wracam. Jesteś pokonany.
rozbroiłem wszelkie nadziemskie władze zwierzchności tego świata w okręgach niebieskich. Jest to rozbite. Jest wolność. I król powrócił i mówi tak. Wszystko stare przeminęło. Nowe jest. I on mówi, że jest dzień. I w twoim życiu był, jest lub będzie dzień, w którym ty decydujesz, że oddajesz swoje życie Jezusowi. Chcę ci powiedzieć, co oznacza dzień, w którym oddajesz swoje życie Jezusowi. To nie jest rytuał, który ty wykonujesz ustami swoimi przed Bogiem i myślisz, że Boga to w jakiś sposób mega satysfakcjonuje, co wydarzyło się poprzez twoje usta. Boga satysfakcjonuje to, co wydarza się w twoim sercu. Druga księga Samuela mówi, Bóg patrzy na to, na co my nie patrzymy, Bóg patrzy na serce. I my jesteśmy mistrzami aktorstwa. My ludzie jesteśmy mistrzami aktorstwa. Ja mogę kipieć w depresji, mogę gnić w depresji 2 miesiące, nie jeść i być na psychotropach, uśmiechnąć się do gościa na ulicy, a gość na ulicy powie, zobacz, jaki zadowolony człowiek poszedł. Ja mogę być 2 miechy w dole, zrobić uśmiech do człowieka, a człowiek powie, o, zobacz, uśmiechnięty, zadowolony. Ale Bóg widzi, co jest tu. On cieszy się, co z tego jest tu, ale on widzi, co ty masz tu. I wiesz, że on widzi twoją postawę, kiedy ty przychodzisz do kościoła i się uśmiechasz, a w środku czekasz, kiedy będzie koniec? Wiesz, że on to wie? I my ludzie jesteśmy tak płytcy, załóżcie, że ja nie mówię wy, ja mówię my. Ja naprawdę mówię o sobie. My jesteśmy tak płytcy, że my myślimy, że zrobimy dobrą minę do złej gry i że Jezus będzie zadowolony. My myślimy, że jesteśmy tak, że Bóg jest tak płytki jak my. Ludzie wstają 3 minuty przed kościołem, słyszałem to nie raz, nie 2 i nie 10, mówi. Kurde, no już tak mi się nie chciało, chłopie, że szok, masakra, no ale dobra, damy rady, ty. I wchodzą i myślą, że Bóg tego nie widzi i za próg, przekraczając próg, robią coś takiego. Halleluja! Chwała Panu! Ale król! Halleluja Tobie, Panie! Halleluja! I wychodzisz i wracasz do domu i wiesz, co jest najzabawniejsze? Myślisz, że ty coś dla Boga zrobiłeś. A Bóg mówi, ja nawet nie odnotowałem w niebie, że ty w ogóle spotkałeś się ze mną. Biada. Biada wam, mówi. Jezus przyszedł chodząc po ziemi i nie wszedł do tam przeciętnej, średniej wspólnoty. On wszedł do świątyni. Mało tego, w świątyni nie spotkał się z ludźmi, którzy przyszli do świątyni na spotkanie. Spotkał się z najwyższej rangą kapłanami. Faryzeusze, nauczyciele. Ludzie, którzy prowadzili lud, spojrzał na nich i powiedział tak. Nie znam was, waszym ojcem jest diabeł. Czaisz to? Wyobrażasz to sobie? Ja was w ogóle nie znam. Waszym ojcem jest diabeł. On nie powiedział do nich, nie pogłaskał ich i nie powiedział. Wiecie, szacun za gorliwość, ale może by coś tak z serca. Nie, on ich skwitował bardzo króciutko. Nie znam was. Waszym ojcem jest diabeł. Zero! Jakiegokolwiek pojednania między nim a nimi. On ich w ogóle zdyskwalifikował i mówi, ja z wami nie mam nic do czynienia. I Bóg patrzy na to, co masz w sercu. I kiedy jest dzień twojego przyjęcia zbawienia, to chcę ci powiedzieć, co się wydarzyło. Chcę ci powiedzieć, co się wydarzyło, bo ja do dziś studiuję i przez całe moje życie będę studiował, co się wydarzyło w dniu mojego pojednania z Bogiem. Tego nie ogarniesz. Możesz próbować to zrozumieć. Możesz w większym lub mniejszym procencie używać tego i żyć poprzez to, co się wykonało, ale ty w pełni tego nie zrozumiesz. Bo do doskonałości dojdziemy dopiero, gdy będziemy na mecie. Gdy dojdziemy do miejsca, do którego zmierzamy. Kiedy pójdziemy i zakończymy swój bieg w niebie. Tam będziemy w pełni doskonali. My dzisiaj dążymy do doskonałości, ale nigdy doskonali nie będziemy. Ale ja wam chcę powiedzieć teraz o jednym fragmencie. Nie musicie tego otwierać, ale skupcie się, co wam przeczytam. To jest, jeżeli ktoś będzie chciał w domu przestudiować, to jest okej. Jest to drugi list Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 17 wers. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiesz, co to oznacza?
Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Wszystko stare, wszystko, nie 50%, nie 70, nie 95 i nie 99, 100%, wszystko stare przeminęło, nowe jest. Nowe jest. A jak pójdziecie trochę dalej i pójdziecie do listu do Galacjan, Pawła, w 2 rozdziale, w 20 wersecie jest napisane: nie żyję więc już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc jak wezmę te 2 wersety, to mogę powiedzieć tak. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus i skoro żyje we mnie Chrystus, to wszystko stare przeminęło i nowe wszystko jest. Ja nie jestem ciałem, mówiliśmy to wczoraj, nie jestem duszą, jestem duchem. Ja jestem duchem mającym duszę, mieszkający w ciele. I mój duch, w momencie, kiedy ja oddaję swoje życie Jezusowi, staje się nowym, odnowionym, nówka. Nówka, sztuka nieśmigana. Nóweczka. Jezus nie mówi tak. Przyjdź i przez 50 lat ja przeprowadzę cię przez proces odnowienia twojego ducha. Nie. W momencie, kiedy ty oddajesz swoje życie Jezusowi, wszystko stało się nowe. W momencie, kiedy ty deklarujesz się, że twoim Panem jest Jezus, w tym momencie wszystko stało się nowe, stare przeminęło, wszystko nowe jest. Nie żyję już ja, ale żyje Chrystus we mnie. Wiesz, co to oznacza? Ja do końca nie wiem i nie będę wiedział, ale powiem ci, co wiem. I nie wiem to stąd, ale wiem to stąd. Stąd nic się nigdy nie dowiesz. Faryzeje byli tak nabici w głowach, że nie rozpoznali Mesjasza, który przyszedł, do którego wołali. Oni byli tak nabici w głowie informacjami, oni tak znali Pismo, oni tak to wszystko znali, oni ci rzucali jak encyklopedia wersetami i przyszedł Jezus, stanął naprzeciwko nie, a oni go ubili i ukrzyżowali. Tu nie wystarczy. Musisz wiedzieć tu. I kiedy Jezus do ciebie przychodzi, i kiedy stajesz się nowym stworzeniem, nie żyjesz już ty, ale żyje Chrystus. A kim jest Chrystus? Chrystus według Ewangelii Mateusza 28 to jest ten, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Więc połączmy teraz te 3 fragmenty. Mam nadzieję, że wy to ogarniecie w duchu, nie tu. Tu zrozumiecie. Tu mam nadzieję, że zrozumiecie. Duchu Święty, odpal nam to w naszych sercach. Patrz teraz. 3 fragmenty działamy. Jezus to ten, któremu jest dana wszelka władza na niebie i ziemi. On nie ma limitów, on jest nieograniczony. Wszelka władza na niebie i ziemi jest Jego. W momencie, kiedy ty przychodzisz i oddajesz swoje życie Jemu, temu, który ma wszelką władzę na niebie i ziemi, wszystko stare w tobie przeminęło, wszystko nowe jest i teraz nie żyjesz już ty, ten ograniczony, ale żyje we mnie ten Jezus Chrystus, który jest nieograniczony i któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? Że otwiera się przed tobą sfera życia, która nazywa się nielimitowany dostęp do ponadnaturalnych rzeczy. Dlatego, że sfera cielesna to sfera ograniczeń. Ale kiedy ty zaczynasz żyć w duchu poprzez moc Jezusa w tobie, ty wchodzisz w sferę, w której nigdy jeszcze nie byłeś. Sferę ponadnaturalną. W sferę ponadnaturalną. I teraz ci coś powiem, musisz zmienić pogląd na świat. Nie patrzeć przez pryzmat siebie na okoliczności, na sytuację, na życie i na to, czy będę głosić, czy nie. Ale musisz patrzeć na życie poprzez pryzmat Jezusa, który jest w tobie. Nie żyjesz już ty. Chrystus żyje w tobie. I jeżeli ty zaczniesz patrzeć na życie poprzez Jezusa, tego, który ma wszelką władzę na niebie i ziemi, to wtedy zrozumiesz, że okres limitów się zakończył. Kto z was oglądał film Matrix? Więc ci, co oglądali, będą znali moment. Ja wam powiem szczerze, ja przejrzałem ten film 3 razy, 3 części i ja wam powiem. To jest Biblia od pierwszej kartki do ostatniej przedstawiona na ekranie. Tam jest wszystko z symbolami biblijnymi. Od początku do końca. Fakt, że tam jest dużo innych rzeczy nieciekawych po kolei, ale
Najważniejsze rzeczy, które... Powiem wam szczerze, jak prześledzicie dobrze kino, to najlepsze filmy, jakie powstały, są na podstawie Biblii. Jeżeli wy to dobrze sprawdzicie. I Matrix to jest w szczególności apokalipsa. Tam się tyle dzieje. I pamiętacie ten moment, kiedy ten Neo, on sobie żył w tej swojej rzeczywistości. On myślał, że on żyje w jakiejś rzeczywistości, dziwnej rzeczywistości. I on był po prostu ograniczony w limitach. I go najwyższy Posejdon wyswobadza. Tak? Wyswobodził go. I gość wchodzi w nową rzeczywistość. I Posejdon widzi w nim potencjał i mówi, zabieram cię na trening. I on opuszczał ciało i wchodził w rzeczywistość duchową. I gdy wszedł w tą rzeczywistość duchową, oni stanęli na wieżowcu. I powiem wam, co Posejdon zrobił. Mówi, zaczynamy lekcję. On nie wziął notesu, on nie zaczął mu pisać, tam od razu przeszli do działania. I Posejdon powiedział, zrób to, co ja. Rozpędził się po wieżowcu i przeskoczył na drugi wieżowiec. I ten Neo spojrzał, mówi, nie ma szans. A ten mówi, zrób to. Jak mam to zrobić? Mówi, nie pytaj jak, tylko zrób! Rzeczywistość ponadnaturalna, rzeczywistość cudów została przed nim otwarta. Kiedy ty wchodzisz w ducha, rzeczywistość ponadnaturalna zaczyna być dla ciebie dostępna. Czym się charakteryzuje rzeczywistość duchowa? Ona nie ma ograniczenia w czasie, ona nie ma ograniczenia w odległości, ona nie ma żadnego ograniczenia. I kiedy ty wchodzisz w ducha, to o czym wczoraj powiedzieliśmy, Izajasza 40:31, to jest niesamowite. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wbijają się w górę jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Dla mnie logicznym jest, idą, a nie ustają, biegną, a nie mdleją. Tam jest napisane, ci, którzy idą, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Dlatego, że lata śpiączki, które miałeś przed przyjęciem Jezusa do swojego serca, stracone lata, stracone rzeczy w duchu, kiedy wchodzisz w ducha, zaczynasz biec. I to jest wszystko ci oddawane w bardzo szybkim czasie. I widzimy sytuację raptem, że jakiś małolat, nie wiadomo skąd, ni z gruszki, ni z pietruszki, raptem, kurde, głosi, ty, co jest grane? Dlaczego taka akcja ma miejsce? O co tu chodzi? Skąd to się dzieje? I im głębiej wejdziesz w spotkanie ze swoim Panem w duchu, tym szybciej będziesz przemieniany, odświeżany, odnowiony, odrestaurowany i wszystko, co potraciłeś, wróci do ciebie bardzo szybko, bo wróg nieprawnie siedzi na terenie twojego życia, rozumiesz? Nieprawnie. I kiedy ty prawnie złapiesz złodzieja na swojej posesji, to mało tego, że go wygonisz, prawo pozwoli ci ubiegać się o to, żeby wszystko, co zostało ci skradzione, zostało ci oddane. I wróg to gnida, która nas okrada całe życie. I kiedy ty wchodzisz do życia w duchu, po pierwsze, co robisz, to gnidę gonisz. Po drugie, zacznijmy najpierw tak. Po pierwsze, co ty robisz, to w ogóle widzisz, że ktoś cię oskubał, bo ty myślisz, że to miałeś pecha, a to po prostu wróg był nad twoim życiem. Wyganiasz wroga, odbierasz wszystko, co zostało ci stracone i zaczynasz iść w kierunku przeznaczenia, do miejsca, do którego cię powołał Pan. My nie idziemy za głęboko? Wy jesteście ze mną? Jest ok? Jeżeli chcecie, to możemy iść głębiej. Bo widzę, że tu są ludzie, którzy chcą zejść głębiej. Jeżeli nie dasz rady, to przesłuchasz to drugi raz. Ale pójdziemy głębiej. Bo jest to dobre. Bo jest to niesamowite. Bo jest to naprawdę pożyteczne w moim życiu. Więc kiedy ja przyjmuję Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, wszystko staje się nowe i ja zaczynam widzieć w inny sposób rzeczywistość. I zaczynam mieć dostęp, to jest hit, do zasobów duchowych. I teraz ci powiem o zasobach duchowych. Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Ja nie mam notatek. Wiesz, co jest hitem? Powiem ci, jak my się przygotowujemy do spotkań. To jest niesamowite. Ja się modlę, Duchu Święty, twój przerzut nieba na ziemię, jakkolwiek. Ja się nie szykuję i ja nie wiedziałem, że ja o tym będę mówił. I to jest niesamowite, ja to uwielbiam. Są
nauczyciele, którzy na co dzień, teraz mnie nie zrozumcie źle, którzy prowadzą kościół i tam są notatki niezbędne. Musisz je mieć, bo masz schemat, program, który masz wytyczony, ale ja jestem tutaj dzisiaj w weekend i gdybym próbował forsować swoje, to bym zakłócił najprawdopodobniej to, co Duch chce powiedzieć. Więc idziemy za tym, co Duch Święty chce powiedzieć. Jak wchodzisz w sferę Ducha, to zaczynasz mieć dostęp do rzeczy duchowych, do zasobów duchowych, do zasobów w Duchu nieograniczonych. Nieograniczonych niczym. Mało tego, Pan jest, Biblia mówi, Panem zastępów. Zastępów czego? Zastępów aniołów. Anioły są stworzone do jednego celu, aby służyć. Komu służyć? No Panu. Ale ja jestem dzieckiem Pana, więc mam prawo prosić o wsparcie. Ale idzie głęboko, co? I teraz powiem Ci hit. Stoję w Ekwadorze na ulicy z moimi dwoma znajomymi. Małżeństwo ze Stanów. Rick, Rachel i ja. Stoimy i czekamy na taksówkę. Tam taksówka jest tańsza niż puszka Coca-Coli. Paliwo jest tam bardzo tanie. I czekamy na taksówkę i taksówka podjeżdża. To jest główna, ruchoma ulica. My stoimy na skrzyżowaniu i taksówkarz podjeżdża. My wsiadamy do samochodu, a on nie odjeżdża. Z tyłu na klaksonach, a on stoi. Ja mówię, no, vamos, vamos, mówię, jedziemy. A on się ogląda wokoło samochodu. Mówi, dlaczego wasz kolega nie wsiada? Ja mówię, jaki kolega? On mówi, stało was czterech. Czterech wołało taksówkę. W jakich czterech? Trzech! Ja, Rick i Rachel, mówimy. A on, wyobraźcie sobie tę scenę, on stoi, nie odjeżdża, korek na głównej trasie w stolicy, miasto 2 miliony ludzi, pod ambasadami. I on stoi i korkuje. I gość jest tak, gęba otworzona, oczy jak 5 zł i się rozgląda wokoło samochodu. Ja mówię, jak wyglądał ten kolega, mówię. No wyższy od was i na biało ubrany. Ja mówię, jedź pan, kolega sobie poradzi. To nie był wierzący najprawdopodobniej, to nie był mój znajomy. Przyjechał taksówkarz i gość jest w szoku. Gość jest w szoku. Teraz wam powiem, bo łatwo jest historię odpowiadać z Ameryki Południowej lub z Afryki. W Kaliszu konferencja i podchodzi do mnie dziewczynka, 10-12 lat maksymalnie. Podchodzi po spotkaniu i mówi, nie umiała jeszcze dobrze mówić ry. Mojemu bratu też długo szło, zanim mówił ry. I ona podchodzi i mówi, proszę pana, ja chciałam tylko powiedzieć taką małą sprawę. Jak pan mówił, to cały czas po prawej stronie i po lewej dwóch takich wysokich panów chodziło. Jak pan szedł w jedną stronę, to oni szli. A jak pan się modlił o ludzi, to tych dwóch panów wysokich też kładło ręce na innych ludzi. Ja mówię, wow, a gdzie ci panowie są? A ona się oddala ode mnie. Stoją po lewej i po prawej. Dziewczynka, 10-11, max 12 lat. Bóg jest dobry. Ja ci powiem, jak my idziemy na spotkanie, ja dzisiaj powiedziałem, ojcze, po mojej lewej, prawej, z przodu i z tyłu, twoi aniołowie, nie po to, żeby było fajnie, ale po to, żeby tu działy się wielkie rzeczy. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale anioł to nie ciało. Anioł nie ciało, anioł duch. Ducha nie zobaczysz cielesnymi oczami, ducha zobaczysz w duchu. I kiedy wejdziesz bardzo głęboko w rzeczywistość duchową, kiedy będziesz bardziej świadomy ducha niż ciała, wtedy zaczniesz widzieć rzeczy, których wcześniej nigdy nie widziałeś. I zaczniesz słyszeć rzeczy, których więcej wcześniej nigdy nie słyszałeś. Wiesz co, ja mam 24 lata, w maju skończyłem. Ja jestem zbyt młody i zbyt szalony, żeby wejść w nudny układ. Ja nie wejdę w nic nudnego. Jeden gość do mnie dzwoni, z którym szedłem bardzo mocno i on do mnie zadzwonił i mówi, ty stary, ja różne rzeczy kurde widziałem w życiu, co ty wyrabiasz. Mówi, ale jedno mi nie łączy się, stary. Jak ty możesz przełączyć się z tak atrakcyjnego i szalonego życia w jakiś zamulony, nudny, pożałowania godny układ religijny? I on mówi, synek, kolego, nie wiem o jakim Bogu ty mówisz, ale ja mówię o tym Bogu, który jest prawdziwym Bogiem. I ja moim Bogiem się szczycę. Ja się z Nim nie chowam i nie trzymam Go w kieszeni albo za założonymi kartkami Biblii, albo w kącie na półce. Bóg to jest gość, z którym ja chodzę. A we mnie już nie ja, ale Chrystus. Wedle Biblii. To nie jest pycha i uważanie się za nie wiadomo kogo. Biblia mi mówi, że ja, stary gość, przeminąłem, nowy jest. I teraz są pewne schematy, dusza i ciało, które ci będzie mówić, że nie, wiesz, ty jednak jesteś jeszcze słaby, nie do końca. To jest twoja stara natura.
To jest twój stare przyzwyczajenie. Dusza to emocje, nawyki. O nie, nie mam siły, wiesz, zapysk to i cisza. Mi będzie dyktować moje ciało, co ja mam robić, ty. Ono mi będzie dyktować. Setka ludzi jest do zbawienia w weekend, ale nie, bo ci się nie chce, idź odpocznij. Zapysk do gleby, do łańcucha i morda. Idziemy głosić. Co ty, jaja se robisz? I jedziemy z tematem. Kiedy wchodzisz w ducha, dzieją się rzeczy niesamowite i masz prawo, a teraz powiem ci jeszcze rzecz, jak masz świadomość, że tam, o ten, to nie ten tam, ale to ten tu. I jak zrozumiesz, że ten tam, pomiędzy chmurami, górami i lasami, to nie ten tam pomiędzy chmurami, górami i lasami, ale to Król Królów, Jezus Chrystus. Wiecie, co mi się podoba? Jezus zapytał uczniów przed ukrzyżowaniem. A za kogo mnie ludzie uważają? No wiesz, jedni za proroka, inni za Eliasza. No wiesz, no, różne głosy chodzą. A wy za kogo mnie uważacie? Piotr wstał i mówi, tyś jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus powiedział, nie krew i ciało ci to objawiły, synku, ale duch mojego żyjącego Ojca w niebie na tobie zbuduje kościół mój. Od razu moment, bo gość przełączył się z ciała na ducha. Z ciała na ducha. I ja ci powiem, kiedy zaczynasz chodzić w duchu, zaczynasz rozumieć, kim jest On. Ty Go nie zrozumiesz tu. Ty Go nie zrozumiesz samo przez literę. Bo ci faryzeusze, którzy krzyżowali, oni byli mistrzami tej litery. I im tak ta litera mózg zjadła, że oni Chrystusa nie rozpoznali. O którym czytali i wszystkie proroctwa, które były napisane, się wypełniły. I oni nie mogli połączyć kropek. Rozumiesz? Byli tak głupi, że nie połączyli. Więc to i to samo w sobie ci nie wystarczy. Ty musisz to poprzeć przez ducha. I kiedy wchodzisz w ducha, w relację z Ojcem, zaczynasz rozumieć, że to jest twój tata. I to jest taki schemat. Na początku postrzegasz Boga jako Boga sędziego. Później, gdy poznajesz Boga i słyszysz Ewangelię, dowiadujesz się, że to jest Bóg miłosierny i poznajesz Boga jako Boga miłosiernego. Kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca, poznajesz Go jako swojego, tego, który ci wybaczył i oddał swoje życie za ciebie. Więc poznajesz Go w literze jako człowiek miłosierny, Jezus. Później zaczynasz Go wołać swoim Panem. To jest schemat. Mój Panie! Jesteś świadomy, że On ma twoje życie w swoich rękach. Później zdarzy się, poprzez głęboką relację, że zaczniesz Go wołać tato. A kiedy Go bardzo osobiście dobrze poznasz, powiesz do Niego tatusiu. Tatusiu. Tato. I powiem ci, kiedy Ojciec Ziemski słyszy tatusiu od swojego dziecka, czy czegoś mu odmówi? A kiedy my, dzieci Boże, za które Jezus oddał swoje życie, Rzymian o tym mówi, czy czegokolwiek On by mógł nam odmówić? Tata. Bez limitów. Czy On mi może czegoś odmówić? Ja wiem, że świadectwo jest po to, żeby nie je kisić w piwnicy za zamkniętymi drzwiami, ale świadectwa są po to, żeby o nich mówić, bo jak Bóg coś robi, to sam mistrz, który chodził po ziemi, Jezus, nie robił nic dla siebie, ale wszystko, co robił, robił to dla innych. Więc ja wierzę, że jeżeli Bóg robi coś w moim życiu, to robi to po to, żebym ja się tym dzielił. I jeżeli Jezus sprawia cuda w moim życiu, to ja chcę wam o nich powiedzieć, bo chcę wam powiedzieć, że ten sam Jezus jest w waszych sercach. I pamiętam, jedziemy samochodem, niektórzy słyszeli tą 500 razy historię, a niektórzy jeszcze ani razu. Jedziemy samochodem, robimy tysiące kilometrów, wiele, wiele, wiele kilometrów. I raz mi o północy na autostradzie jest gaz. Z soboty na niedzielę. Czaisz akcję? Ja mówię, ja cię kręcę, hit. Nie, że tam, wiesz, benzyny zabrakło. Nie, on po prostu zgasł. Mu wystarczy. Nakręcone prawie 300 tysięcy i on mówi, już dalej nie. Koniec, mówi, chłopie, przeginasz pałę. Dziękujemy. Znalazłem przez bardzo ciekawy układ wydarzeń. Mechanika, który mi o pierwszej w nocy zreperował, bo ja na rano miałem spotkanie. A jeszcze miałem 400 kilometrów. Trochę źle obliczyłem trasę. I ja goniłem na to spotkanie na rano. Jeżeli ktoś mi nie zrobi samochodu, to ja leżę. Mechanik o pierwszej w nocy, z soboty na niedzielę w warsztacie, zrobił mi samochód. Zrobił mi ten samochód. Policzył mnie taniej niż w normalnym dziennym serwisie, na który bym się umówił. To też był hit. I on do mnie mówi tak, posłuchaj. Ty jeszcze dwa razy w taką trasę się wybierzesz tym samochodem i cię przywiozą w słoiku.
Bo po prostu cię w słoiku pozbierają, w wiaderko cię zakręcą i mówi, postawią cię na półce. Z ciebie nic nie zostanie. Ten samochód już więcej nie może. On już swoje zarobił, chłopie, zarąbałeś go, koniec. I mówię, ty, ja co po 2000 km tygodniowo, mówi chłopie, no to ci tydzień został. Mówi, kończ tą karierę. Nie mamy pieniędzy na samochód. I myśl do mnie przychodzi, wezmę kredyt. Tak, czas na kredyt. Jestem facetem, wezmę kredyt. To jest myśl. Wezmę kredyt. Tatusia pominąłem. Ja wezmę kredyt. I do banku. A pani mnie pyta o moją zdolność kredytową. I pani mówi, ja dla pana mogę dać dzisiaj pożyczkę 400 zł. To jest maks, mówi. W racie 250, mówi, procent spłaty, mówi, 800 oddasz, mówi. Ja mówię, nie, to wie pani co, to ja mówię, to ja na razie wychodzę stąd. Co dalej? Dalej pomyślę. Znajdę dobrego znajomego, który mi zaufa i weźmie na siebie kredyt. O, to jest plan. To jest plan bez mózga. Poszedłem do kolegi, zagadałem, chłop mi narysował tarczę na czole, mówi, człowieku, pogięło cię do końca. Aha, no to dobrze, to nie, no. Boże, czemu ty mnie nie... A, Boże. Przecież ja jeszcze ci o tym nie mówiłem. On wie, ale on się nie będzie ładował. Jeżeli ty mu nie dajesz kierownictwa w danej dziedzinie, on ci nie weźmie tego. On wie o tej sytuacji, ale on ci nie weźmie, jeżeli ty mu tego nie oddasz. To jest dżentelmen. Wiesz, co charakteryzuje dżentelmena? On się szanuje. On ma poczucie wartości. Wiesz, on nie będzie biegał za nikim. On będzie się starał, ale on się nie przekroczy pewnej granicy. Więc ja mówię, królu, kurczę, fury nam trzeba. Co ja ci będę mówił, ojcze? No, tato, samochodu nam potrzeba. No weź, proszę cię, tata. Ale w głowie te blokady, że przecież samochód nie kosztuje 1000 zł, wiesz. Mi się włączają właśnie te ziemskie limity, te jakubowe postrzeganie świata. No wiesz, może ktoś by mi pożyczył 500, a nawet i może w prezencie mi da 1000 zł na samochód. No ale ja nie mogę kupić samochodu za 1000, bo to będzie 2 weekendy i po samochodzie. To musi być samochód, który jest gotowy na 200 000 km. Mówię, co mam zrobić? Poszedłem do mojego taty, tego tutaj, tego taty. I mówię, tata Andrzej, mówię, samochodu mi trzeba, jaki mi polecisz? On mówi, dla ciebie? No to jest jeden tylko samochód, mówi. Biorąc pod uwagę finanse i ekonomię jazdy i w ogóle ty potrzebujesz Toyoty, mówi. Avensis, no ale ty w kosztach się nie wyrobisz, mówi. Sześciobiegówka, sześciobiegowa skrzynia, mówi. Dieselek, no mówi, 130 koni, no jest 90, ale 90 nie bierz, bo będziesz chłopie 2 dni wyprzedzał. Weź 130 koni. Mówię, dobra. Dobra, to ja wezmę, pojadę do tego, do serwisu. Pojechałem do Toyoty, umówiłem się, przejechałem się Toyotką. Mówi, oleż fura, taką będę jeździł. A wiecie, kalendarz nas goni na następne 6 miesięcy do przodu na spotkania. No i ja mówię, pani, nam ten samochód gra, mówię. No to ja na maila wyślę cennik. Wysłała nam kwotę, ja jej odpisałem miłych wakacji. Już więcej nic. Wiecie, wyceniła mi samochód, nie? To mówię, to wie pani, to za taką kwotę to ja rowerem pojeżdżę. Mówię, będzie łatwiej. Nie będę nic, mówię, to nie wchodzi w grę. Tam jest kwota taka, że to się w głowie nie mieści. Mówię, dobra, nie ma tematu. I trasa przed nami 740 km. I mnie denerwuje, bo ona zero nerwu, zero stresu, nic. Ja mówię, co jest, kurde, czemu ona tak wszystko olewa? I jedziemy, samochód, wiecie, jak na grawce. On chce, ale nie może już. I jedziemy. Ja wiem, że to już jest ostatni trip. I ona mówi, ale po co ty się martwisz? Przecież tata wie. O, mówię, łatwo ci mówić. Tata wie. Ja prowadzę. Nie ty. Ja będę go wyciągał z rowu, nie ty. Dobra, tata da. Mówię, tata, to ja wierzę, że dasz. Mówię, samochód, daj nam samochód. Nie będę cię prosił, dobry procent na kredycie, proszę cię o samochód. Zajeżdżamy na spotkanie, 740 km od naszego domu. Wchodzimy na spotkanie, w sobotę trwa spotkanie, skończyło się, w niedzielę spotkanie jak dzisiaj, skończyło się, spotkanie się kończy, ludzie wychodzą, podchodzi do mnie jeden człowiek i mówi, czy możemy porozmawiać. Dużo ludzi chce z nami rozmawiać, ja mówię, nie ma problemu. A on mówi, dobrze, słuchaj, ale ja mam sprawę inną niż wszyscy, chodź na chwilę tutaj na zewnątrz, do innego pomieszczenia. Ja mówię, dobra, weszliśmy, drzwi zamknął, stoi naprzeciwko mnie, ja mówię, kurde, będzie się działo, co jest grane. Patrzy, które piętro, w razie czego przez okno uciekam, no bo co dziwny gość. Mówi, posłuchaj. Mam dla ciebie samochód. Co? Potrzebujesz samochodu? Ja mówię, potrzebuję. Mówi, mam dla ciebie samochód. Ale musisz mi powiedzieć coś, że ja będę wiedział i będę miał potwierdzenie w sercu, że ten samochód jest dla ciebie. Ty, ja sztywny. Mówię, ty, ja nie wiem, co ci powiedzieć, nie będę ci tu nakręcał nie wiadomo czego, powiem ci jedno, co mam teraz na myśli. Mówię,
Byłem kilka dni temu przed przyjazdem tutaj w salonie Toyoty. Zdecydowałem, że dla mnie będzie ok. Toyota Avensis, sześciobiegówka, 2 litry, dieselek, 130 koni. On wyciąga kluczyk i mówi, mam dla ciebie Toyotę, dieselek, 130 koni, dwulitrówka, sześciobiegowa Avensis. Mówi, zajedziemy do domu, założę ci zimówki do bagażnika, zaleję ci go do pełna i dam ci umowę, że podpisuję, że się zrzekam. Ja mówię, co? On mówi, tak. Ja mówię, czekaj, czekaj. Przemyślałem, ja nigdzie nie powiedziałem nikomu, że potrzebuję samochodu. Tylko u mnie tam koledze, od którego chciałem kredyt brać. I mówię, co jest, mówię, że ty chcesz mi dać samochód? A on mówi, wiesz, ja w sobotę mam taki zwyczaj, że zawsze w sobotę koszę trawę dookoła domu. I koszę tą trawę, wczoraj koszę, wielbię Pana. I mówię, Boże, jestem gotowy zrobić cokolwiek mnie poprosisz. A Bóg mówi, jesteś gotowy oddać samochód? Wiesz, co mi się podoba? Jaka komunikacja. Jak Bóg jest czujny na to, co ty mówisz. Jesteś gotowy? To ja bym cię prosił o samochód. No Panie, oczywiście, nie ma problemu. Wiesz, no za 10, za 15 lat i tak już nie będzie jeździł, to go oddam, nie? Mówi, dobra. Mówi, nic więcej, zero wytycznych. Przekroczyłem próg kościoła, zobaczyłem ciebie i od razu był głos temu. Więc mówi, przychodzę ci powiedzieć, że Bóg mi mówi, żebym oddał ci samochód. Ja ci mówię, jest sfera, o której wy jeszcze nie wiecie. Jest sfera, o której jeszcze ja nie wiem. Sfera ponadnaturalna, sfera cudów. Sfera znaków i cudów. Sfera, o której ja nie mam pojęcia i jest dla mnie dana. Więc jest czas, abym poświęcił swoje życie na to, że zanim wyląduję w domu, tam, na wakacjach, to ja jeszcze zalążek tego domu będę miał tutaj. Mi nie starcza, powiem ci wprost, nie starcza mi to. Mi to nie starcza, że ja jestem zbawiony i teraz czas na bailando. Mi to nie wystarcza i ten układ mi nie pasuje. Mi pasuje układ z Psalmu 27:4. Dawid, o jedno zabiegam. To był człowiek jednej rzeczy, aby oglądać piękno Pana. Ja będę oglądał piękno Pana na wieczność. Ale ja ci powiem, jest robota tutaj. Bo widzisz, zbawienie jest za darmo. Idziemy do nieba za darmo. Ale jest coś więcej. Są nagrody. Biblia mówi o nagrodach. Wiesz, ja nie chcę być sąsiadem Jana Kowalskiego. Nic do niego nie wiem. Ja chcę mieć za płotem Noego, Abrahama, Dawida, Mojżesza. Ja chcę wychodzić rano z Hawiry i mówić, Mojżesz, powiedz mi, jak to z tą laską było? Ja chcę spojrzeć na Piotra, mojego kolegę z osiedla i powiedzieć, Peter, powiedz mi, dlaczego taki, kurczę, miękki jesteś? Dlaczego zwątpiłeś, jak szedłeś po tym jeziorze? Człowieku, no zawsze musi być jakiś błąd. No mogłeś wytrzymać prechę, stary. No wiesz, 2 metry szło na mnie fali. Co miałem zrobić, człowieku? Sam byś spełniał, wiesz. Mówię, dobra, stary. Wow, Dawid! Ja cię. Widzisz, a jak ty będziesz żył? Bo im więcej dla Boga żyjesz, tym bliżej tronu. Jakich będziesz miał sąsiadów? Jakich będziesz miał sąsiadów? Kto będzie twoim sąsiadem w niebie? Ja jak spojrzę na sądzie królowi królów w oczy, to chcę ci powiedzieć, że będzie taki moment w swoim życiu, kiedy ty mu spojrzysz w oczy, a on spojrzy na ciebie, tam nie będziesz próbował argumentować tego, że nie miałeś czasu. Tam będziesz wiedział wszystko. I będzie ci obnażone każdy twój dzień. Nie, Bóg nie spędzi z tobą 75 lat, żeby ci wyświetlić teraz, bo tam jest inny czas. Nie wiem, czy wiecie, trochę się różni z naszym. Będziesz wiedział w jednej sekundzie, czy wykonałeś to, co ci było powierzone, czy nie. Zbawienie na ciebie jest, czeka, za darmo, ale mi to nie starcza. I kiedy ja spojrzę królowi w oczy, chcę powiedzieć, biegu dokonałem, wiory duchowałem, dobry bój stoczyłem. Nie mam nic do zarzucenia sobie. I król mówi, chodź, jest willa, kolego, chodź, obok Mojżesza, jesteś? Jestem. Biegu dokonać, wiary dochować, dobry bój stoczyć, a dzisiaj boje chrześcijańskie między kościołami, ja cię kręcę, ty, ale bój. Zaangażowałem się w bój międzywyznaniowy, wiesz, idzie mi dobrze, już od 25 lat tyram zielonych.
Nie gramy w tej samej lidze. Nie gramy o te same rzeczy. Ja gram o Królestwo Boże i chcę Ci powiedzieć, że to Królestwo Boże to jest Królestwo dane nam. I my jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy powołani do życia w sposób spektakularny. I teraz Ci powiem, Twoja przeszłość nie ma nad Tobą więcej władzy. I jeżeli Ty myślisz, że ma, to jest kłamstwo. A kłamstwo nie jest od Boga, kłamstwo jest od wroga. I Ty musisz powiedzieć, wrogu, bujaj się w imieniu Jezusa. I musisz wroga skasować, powiedzieć, won, nie masz nade mną więcej władzy. Coś jeszcze chcesz mi przypomnieć? To ja Ci teraz coś przypomnę. Wiecie, co ta szuja potrafi robić? Ta szuja potrafi do mnie przyjść i mi wypominać moje fermenty z przeszłości. To ja Ci mówię, to ja Ci, gnido, coś wypomnę, okej? Okay? Jezioro ognia na Ciebie czeka, Ty gnido. Jezioro ognia, chcę Ci przypomnieć tylko jeszcze jedną sprawę, kolego, mówię. Jedną! Wiesz, co z Tobą zrobi Jezus, gdy przyjdzie? I Ciebie nie ma. Nie ma Ciebie. On Cię zdmuchnie. Te całe Twoje... Kurde, królestwo z balona napompowane, chłopie, będzie przebite jedną szpilką, jednym dmuchnieniem i Ciebie nie ma. Tyle Ci powiem. Won od mojego życia, bo we mnie żyje ten, który Ciebie pokonał. Rozbroił Ciebie, jesteś gnidą. Nie masz we mnie władzy, nie masz nade mną władzy, nie masz władzy nad moim życiem, nie masz władzy nad tym, żeby ładować we mnie ubóstwem. Jestem dzieckiem króla i wszelkie dobrodziejstwa, które płyną od nieba, są moje! Ha! I co? I wypierdzielił. Przepraszam za słownictwo, ale tu gramy z jajami. Uczniowie, to nie wiesz, to nie pokręceni, nie ofiary, to są chłopy z tytanowymi jajami. Ludzie postrzegają uczniów jako ofiary. Pff, ofiary. Ty byś chciał być taką ofiarą. To był gość, który zmieniał rzeczywistość. To był gość, który szedł i ty dzisiaj o nim czytasz i o nim słuchasz. I ty wiesz, że to jest gość, nad którym możesz tylko patrzeć i mówić, chcę być jak ten. A ja ci teraz powiem, patrzysz na Jezusa? I teraz będziemy już kończyć. Chcesz być jak Jezus? To ja Cię muszę zaskoczyć. Nie. Bądź więcej niż Jezus, bo Jezus powiedział, większe rzeczy będą czynić. Nie mówię, że Ty będziesz większą osobą niż Jezus, ale Jezus mówi, większe rzeczy będą czynić niż ja. Więc jeżeli widzisz Jezusa, który z błota otwiera oczy ślepemu, widzisz Jezusa, który maszeruje po jeziorze, widzisz Jezusa, który ucisza burzę jednym strzałem, to jest to okej, że Ci się to podoba, ale nie poprzestawaj na tym, bo jest więcej. I nie ma tam w tym fragmencie gwiazdki i odnośnika na ostatniej stronie Biblii. Tyczy się to tych, którzy skończyli 15-letnie nauczanie biblijne, teologię w Teksasie, w Dallas. Tyczy się to tych, którzy przez ostatnie 17 lat nie popełnili żadnego grzechu ani wykroczenia i którzy bardzo dobrze szanują swoją żonę i męża i którzy nigdy nie powiedzieli brzydkiego słowa i nigdy nie przejechali na czerwonym świetle. Nie. Tam jest napisane, że ci, którzy wierzą we mnie, takie znaki będą im towarzyszyły. I to nie jest powiedziane do człowieka, który jest 50 lat w kościele, to jest powiedziane do tego, który wierzy. A jeśli choćbyś miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, bo widzę głosy w waszej głowie, które mówią, ale ja nie mam wiary, to ja ci powiem, jeżeli miałbyś wiarę, jak ziarnko gorczycy, a jeszcze ci powiem o gorczycy, to jest najmniejsze ze wszystkich ziaren,